Dzień dobry, witam wszystkich Państwa w kolejnej rozmowie. Ja nazywam się Marcin Podlacki, a dziś moim i Państwa gościem będzie Mateusz Nowak, dyrektor rozwoju biznesu w spółce Noctiluca. Dzień dobry, witam Ciebie Mateuszu. Dzień dobry Państwu, cześć Marcinie. Bardzo miło, że mam okazję dzisiaj opowiedzieć trochę o spółce. No, ja nie chcę tutaj wychwalać za bardzo spółki, ale co by nie mówić, ostatnie tygodnie wydają się z punktu widzenia przynajmniej małej giełdy parkietu New Connect właśnie przebiegać tak, jakby wszyscy inwestorzy skupili się na notowaniach właśnie tej spółki, co obserwujemy właśnie w formie dynamicznych wzrostów i rosnących obrotów, ale do tego przejdziemy. Na początku w ramach takiego wprowadzenia chciałbym Ciebie jeszcze podpytać dla naszych widzów, którzy być może nie wiedzą, czym się spółka zajmuje, gdybyś mógł właśnie w kilku słowach opisać profil działalności Noctiluca. Noctiluca to polska spółka technologiczna, która działa w obszarze fotoniki, głównie w obszarze związków chemicznych dedykowanych takiej technologii OLED. Jesteśmy jedną z czołowych firm na świecie rozwijających technologię emiterów OLED, czyli takich związków chemicznych w postaci proszku, które są najważniejszym elementem wyświetlaczy, czy to w naszych smartfonach, czy w telewizorach, czy w urządzeniach wearables, także mogą być zastosowane jako źródło światła. W każdym razie ten proszek, kiedy zostaje, tak potocznie mówiąc, zarażony prądem, świeci. I to jest to serce OLED-u, to serce każdego urządzenia OLED, które, no bez którego ciężko mówić o wydajnych urządzeniach. Jasne. Użyłeś sformułowania jedną z czołowych na świecie. Czy to wynika z tego, że jakby wasz produkt, wasze produkty korzystają z nich właśnie światowej sławy marki? Czy to wynika może z tego, że tych podmiotów na świecie nie jest zbyt dużo i koniec końców, no w zasadzie każdy, kto szuka, no to trafi prędzej czy później na Noctiluca? Jak to wygląda? Dokładnie tak jest. Podmiotów, które specjalizują się dokładnie w tym, co my robimy, czyli w produkcji związków chemicznych, które rażone prądem świecą, jest ich bardzo niewiele na świecie. Tak naprawdę obecnie używane związki chemiczne w tym zastosowaniu produkuje jedna, może dwie firmy na świecie i to jest przede wszystkim Universal Display Corporation, notowana na Nasdaqu, a tacy pionierzy zmiany technologicznej, tego przełomu technologicznego, tacy jak my, jak Cynora i Qlux, tak naprawdę jest nas trzech na świecie, którzy proponują pewną innowację w tym obszarze związku chemicznego do OLED-ów, która polega na tym, by nasze wyświetlacze były bardziej energooszczędne, bardziej zielone, nie zawierały metali ciężkich czy metali ziem rzadkich, czy też nie miały tego problemu, który pewnie części z nas dotyka, czyli tylko wypalenia logo stacji telewizyjnej w rogu ekranu. Te wszystkie problemy, nowa generacja związków, którą się zajmujemy, właśnie pozwala przezwyciężyć. Jasne, a właśnie czy te związki chemiczne, o których powiedziałeś, już od jakiegoś czasu są wykorzystywane na rynku, są dobrze znane, czy to dopiero nowa technologia, technologia, która staje się coraz bardziej popularna, co dodatkowo jakby zwiększa szanse i perspektywy dla spółki pod kątem rozwoju, pod kątem pozyskiwania nowych kontrahentów? Trzeba zauważyć, że rynek OLED, co prawda on jest znany, widzimy te urządzenia już na półkach sklepów czy w urządzeniach, z których na co dzień korzystamy, ale tak naprawdę, jeśli sobie spojrzymy na cały rynek wyświetlaczy, to zaledwie 10% mocy produkcyjnych wyświetlaczy, rynku wyświetlaczy na świecie, to są OLEDy. Reszta to jest cały czas LCD, więc w ciągu najbliższych pewnie dwóch dekad możemy się spodziewać wielokrotnego wzrostu wartości rynku OLED. A ten rynek to już dzisiaj jest ponad 40 miliardów dolarów. A oczywiście do tych urządzeń potrzeba związków chemicznych. I my jesteśmy jednym z takich dostawców związków chemicznych. Tak jak w poprzednim pytaniu wskazałem, jednym z niewielu firm tego typu na świecie. I tak jak rynek OLEDów będzie rósł, tak samo rynek materiałów do OLEDów będzie rósł.
Noctiluca jest jedną z niewielu spółek, które w ostatnich, powiedzmy, szeroko miesiącach debiutowała na parkiecie giełdowym. I tutaj już nie musimy w sumie rozróżniać, czy na parkiecie głównym GPW, czy na parkiecie New Connect, której to kurs w zasadzie od samego giełdowego debiutu stopniowo rośnie, a w ostatnim czasie rośnie, powiedziałbym wręcz skokowo. Co istotnego wydarzyło się w spółce w tych ostatnich miesiącach? Jakie konkretne wydarzenia tutaj mógłbyś przytoczyć naszym widzom? Pozwolę sobie zacząć od fundamentów, bo oczywiście były konkretne wydarzenia, ale też mam wrażenie, że widzimy w tym wzroście kursu pewne odzwierciedlenie naszego podejścia do komunikacji z rynkiem. Od samego początku pojawienia się na New Connectie bardzo transparentnie i regularnie komunikujemy się z rynkiem, chociażby poprzez miesięczne raporty rynkowe, czy też obecność w różnych przestrzeniach publicznych, gdzie można po prostu do nas podejść i zadawać pytania. Jesteśmy spółką deep techową, więc jest dużo niuansów technologicznych, o które inwestorzy pytają i my na nie bardzo transparentnie i mam nadzieję w przystępny sposób odpowiadamy. To buduje pewną świadomość i to jest jakby pewnie taka baza, z której startujemy. Ponadto w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach ziszcza się pewien scenariusz rynkowy, o którym odpowiadaliśmy naszym pierwszym nawet inwestorom, którzy się pojawili na pokładzie Noctiluca 2 czy 3 lata temu, a mianowicie przejęcie przez Samsunga, czyli największego producenta wyświetlaczy OLED, jednego z naszych 3 bezpośrednich konkurentów, tak, Cynory, za kwoty, które rynek określa w setkach milionów dolarów. Przy czym warto wspomnieć, że to była transakcja tylko i wyłącznie IP, gdzie Samsung przejął własność intelektualną tej spółki, zwolnił wszystkich pracowników. W związku z tym to tworzy taką ciekawą sytuację na rynku, gdzie zmniejszył się pool producentów i pojawia się realne ryzyko tego, że tak jak dzisiaj monopolistą w dostawach związków chemicznych do LED-ów jest UDC, Universal Display Corporation, notowane na Nasdaqu, tak w przyszłości takim monopolistą może zostać Samsung albo LG, a Noctiluca jako taki niezależny podmiot, który jest na razie w żaden sposób kapitałowo niepowiązany z tymi podmiotami, dostaje pewną premię od rynku z tego powodu. Już dzisiaj widzimy większe zainteresowanie naszymi produktami czy rozmowami z nami przez cały długi ogon rynku OLED, który nie jest LG i Samsungiem, a boi się tego, że właśnie zostanie odcięty od materiałów najnowszej generacji. Odnosząc się do samego kursu i do tego, jak się zmienił ten kurs. Oczywiście ten wzrost kursu jest bardzo dla nas dobry, ciekawy i cieszymy się, zwłaszcza z perspektywy naszych inwestorów, którzy uwierzyli w naszą spółkę i widzą teraz tego rezultaty. Ale warto zauważyć, że ten wzrost wartości mniej więcej z 10 milionów dolarów do 30 dzisiaj, to i tak jest kropla w porównaniu do tego, jak ci nasi bezpośredni konkurenci są wyceniani, a oni są wyceniani, czy byli wyceniani na ponad 200 milionów dolarów, przy czym nie widać specjalnej różnicy w osiągnięciach technologicznych, które między nami można zaobserwować. Zatem mamy jeszcze dużą, długą drogę do nadganiania naszych zachodnich konkurentów w zakresie wyceny. Myślę, że gdybyśmy przeprowadzili taką prostą ankietę uliczną, zapytali przypadkowych ludzi o to, z jakim kontynentem kojarzy im się właśnie elektronika, czy też firmy, które produkują właśnie różne urządzenia z tej kategorii, myślę, że Azja byłaby tym pierwszym wyborem. Wy jako Noctiluca w ostatnim czasie informowaliście o zawarciu umowy dystrybucyjnej właśnie z firmą w Japonii. Prosiłbym Ciebie o kilka słów na ten temat. Oczywiście. Umowa z Filgen, bo tak nazywa się nasz partner w Japonii, ma dwie części, dwa aspekty. Jeden to jest
wsparcie nas w sprzedaży, dystrybucji i komercjalizacji de facto naszych własnych związków chemicznych, które mamy opatentowane, do których mamy pełną własność intelektualną, która jest przy Nautilusie. To jest jedna część, a drugi to jest dystrybucja znanych i wolnych patentowo związków chemicznych w Japonii. To są takie dwa filary tej współpracy. Ta umowa jest dla nas ważna, ponieważ obiecaliśmy naszym inwestorom na ostatnim chociażby walnym zgromadzeniu akcjonariuszy budowanie tej nogi przychodowej, tej drugiej nogi przychodowej, nie tylko w oparciu o nasze własne emitery, ale związki chemiczne, które są wolne patentowo i mając moce produkcyjne, które jesteśmy w stanie wytwarzać. I ta umowa dlatego jest pewnym kamieniem milowym dla nas, ponieważ jest pewną realizacją obietnicy, którą daliśmy. Oczywiście to otwiera nam nowe drzwi. Musimy wiedzieć, że to są rynki azjatyckie, są bardzo często rynkami bardzo relacyjnymi, gdzie pojawienie się nowego gracza wcale niezależnie od jego jakości technologii i tak dalej, niekoniecznie musi się przekładać na sukces rynkowy. I bycie w takim partnershipie z podmiotem, który ma już ustabilizowaną pozycję rynkową, ma relacje i jest wiarygodny dla lokalnego rynku, jest bardzo cenny. Mogę też już zdradzić, że w ramach tej umowy dostaliśmy już pierwsze zapytania o wyceny czy możliwości produkcyjne, więc ten proces handlowy po prostu się zaczął. Oczywiście. A gdybym chciał właśnie jeszcze dopytać o te potencjalne kierunki, w których chcielibyście uderzać, w których chcielibyście się rozwijać, kierunki świata, czy ograniczacie się tutaj właśnie stricte na kontynent azjatycki, czy jeżeli pojawiłby się właśnie jakiś ciekawy partner także z innej części świata, bylibyście zainteresowani taką współpracą? No, Nautiluka jest tam, gdzie jest rynek. My co prawda wywodzimy się z nauki, jesteśmy spółką technologiczną, ale nie jesteśmy szalonymi naukowcami zamkniętymi w laboratorium, tylko zajmujemy się komercjalizacją tej nauki. Więc oczywiście podążamy za przemysłem i tym, gdzie on jest. No, tak się składa w naszej rzeczywistości, że większość tego przemysłu jest w Azji. I dlatego dystrybutor w Japonii, ale pamiętajmy, że Nautiluka nie jest w Azji od zeszłego miesiąca czy od dwóch miesięcy temu, tylko mamy w Korei swój własny dział badawczo-rozwojowy, w którym przetestowaliśmy w zeszłym roku około chyba 100 urządzeń OLED, takich testowych z naszymi materiałami. Współpracujemy również z ITRI na Tajwanie. Mamy podpisane umowy FDA na przykład z LG w Korei, więc tamten rynek mam wrażenie dosyć skutecznie penetrujemy, a to jest dopiero pierwszy krok. Podczas ostatniego Display Weeka, czyli takiego globalnego zjazdu branży wyświetlaczy w Kalifornii, otworzyliśmy kolejnych kilkanaście rozmów z różnymi graczami. Przez COVID i ograniczenia w podróży tak się składa, że to są głównie nieazjatyccy partnerzy. Więc odpowiadając bezpośrednio już na te pytania, oczywiście jesteśmy otwarci, czy to na graczy ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, czy to z Azji. Tak się składa, że nasz pierwszy klient, czyli Inuru, to jest podmiot z Niemiec, więc absolutnie nie zamykamy się tylko i wyłącznie na Azję. Z jednej strony trzeba pamiętać, że jeszcze tak niedawno Nautilukę można było nazywać startupem. Teraz spółka jest już pełnoprawnym podmiotem z parkietu New Connect. No i też po tym debiucie na pewno zwiększyliście swoją rozpoznawalność w Polsce i na świecie. No ale też w ramach tego wzrostu wydaje się, że kolejni nowi klienci będą pukać wszystkimi drzwiami do waszej spółki. I pytanie, czy wy na ten moment albo od giełdowego debiutu jakoś mocniej stawiacie właśnie na marketing, na to docieranie do tych nowych klientów, właśnie udział ewentualnie w konferencjach, jakieś inne dodatkowe ścieżki właśnie tego dotarcia, czy raczej tutaj nic się nie zmieniło? Muszę przyznać, że przez cały czas, tak jak komunikowaliśmy
naszym inwestorom, naszym partnerom. Działanie Noctiluki i plan Noctiluki na przyszłość to jest maraton, a nie sprint. Więc to, gdzie my teraz pracujemy nad business developmentem, prawdopodobnie przynosi efekty za 6, 12, 18 miesięcy do przodu. Takie wymierne w postaci jakiejś umowy, jakiegoś dokumentu czy po prostu transakcji handlowej. Więc pojawienie się na rynku oczywiście zintensyfikowało naszą obecność i jakby sprawiło, że jeszcze bardziej transparentnie się z inwestorami komunikujemy, ale ono nie zmieniło naszego działania. Pamiętajmy, że Noctiluka nie jest taka typowa spółka giełdowa. My jesteśmy zaliczane do tej grupy spółek z kategorii deep tech, bliższej biotechnologii niż kopalnią węglową chociażby, ale w przeciwieństwie do wielu spółek deep techowych nie ponosimy praktycznie ryzyka rynkowego. Rynek OLED jest duży i rosnący. Zapotrzebowanie na związki, które my produkujemy i innowacje, którą przynosimy do rynku jest duże, chociażby fakt, że jesteśmy już w rozmowach handlowych z różnymi producentami wyświetlaczy, to potwierdza, czyli nie musimy uczyć naszego rynku docelowego naszej technologii. A naszym teraz zadaniem jest przełamanie tej bariery technologicznej, sprawienie, że nasza technologia odpowiada jeden do jednego potrzebom przemysłu. W momencie, kiedy to się wydarza, to komercjalizacja, czyli zakupy, czy licencja naszej technologii jest naturalną i dosyć łatwą konsekwencją. I wtedy tak naprawdę nasi inwestorzy prawdopodobnie zobaczą skokowy wzrost wyników finansowych. Oczywiście. Zapotrzebowanie na związki chemiczne, które produkuje Noctiluka, tak jak wspomniałeś, jest duże. Patrząc na właśnie wszystkie analizy, rynek będzie rósł, więc zapotrzebowanie najpewniej będzie również rosło, będzie coraz większe. Natomiast gdybyśmy przypadkowemu nastolatkowi na ulicy pokazali jakiś stary telefon komórkowy, czy może nawet telewizor, niekoniecznie musiałaby to dana osoba to urządzenie rozpoznać ze względu na to, jak galopuje technologia do przodu. I pytanie, czy właśnie ta technologia OLED również jest z nami teraz, będzie z nami przez najbliższe kilka lat, a później być może zostanie zastąpiona przez inną i odejdzie w niepamięć. Jak to może być? Pozwolę sobie wrócić chyba do pierwszego zdania, które wypowiedziałem dzisiaj. Rynek OLEDów jest naprawdę dopiero w pierwszym etapie swojego rozwoju. Jeśli patrzymy na całą branżę wyświetlaczy, to OLEDy to zaledwie 10% mocy produkcyjnych tego rynku. Zatem naprawdę przez najbliższą dekadę, dwie nie musimy się obawiać o to, że zabraknie dla takiej technologii, jak technologia, którą rozwija Noctiluka, popytu. Ta technologia dopiero się rozwija, a co więcej, ma szansę również przełamać ten rynek, czy wyjść poza rynek wyświetlaczy, również do rynku na przykład oświetlenia, który przedłuży jeszcze żywotność tej technologii przez wiele, wiele lat. Dostajemy te pytania co jakiś czas. Czy kropki kwantowe, czy mikroledy, czy różne inne technologie mają potencjał zastąpienia OLEDów. Zachęcam do poświęcenia 5 minut na naszej stronie internetowej www.noctiluka.eu, gdzie bardzo transparentnie i uczciwie mówimy o przewagach i bolączkach każdej z tych technologii, ale na koniec dnia, jeżeli sobie patrzymy, już abstrahując od kwestii technologicznych, o kwestie czysto biznesowo-techniczne, takie księgowe wręcz, branża wyświetlaczy przestała inwestować w LCD, czyli przestała inwestować w 90% swoich mocy wytwórczych. Inwestuje tylko i wyłącznie praktycznie teraz w OLEDy. Te nakłady finansowe idące w dziesiątki miliardów dolarów, one się muszą zamortyzować. I chociażby z tego powodu wiemy, że przez najbliższe naście lat nie musimy się obawiać o to, że ktoś będzie zamykał fabryki OLEDowe, a jeżeli obecny kryzys się nasili, to jestem przekonany, że w pierwszej kolejności będą likwidowane moce wytwórcze
w LCD, a nie w OLED-ach. Bo wszyscy wiedzą, że OLED-y to przyszłość tej branży. To też poniekąd odpowiada na moją kwestię dotyczącą potencjalnych zagrożeń, potencjalnej recesji, czy ona może wpłynąć na działalność, przyszłą działalność spółki. Zejdźmy nieco na ziemię. Chciałbym Ciebie, Mateuszu, podpytać, jak wypadł drugi kwartał roku 2022 z punktu widzenia wyników finansowych spółki? Tak jak wspomniałem, my jesteśmy spółką deeptechową. Patrzenie na Nautilukę przez pryzmat rachunku zysków i strat kwartał po kwartale, to tak samo jak w branży chociażby biotechnologicznej, wykrzywiałoby zupełnie obraz spółki. A pamiętajmy, tak jak już wspomniałem, że Nautiluka praktycznie nie ma ryzyka rynkowego. To, co inwestorzy inwestując w nas dzisiaj biorą na siebie, to jest oczywiście pewne ryzyko technologiczne, które z każdym miesiącem tak naprawdę w mojej ocenie maleje. Więc te przychody, które się pojawiają, czy ta bieżąca działalność, którą Państwo widzicie, to są tak naprawdę takie pierwsze kroki w wielomiesięcznej podróży do skokowego wzrostu tych przychodów, bo one się zaczynają, te przychody tak realnie, w momencie, kiedy przejdziemy przez etap testów z naszych partnerów, może zacznę, tak, podpiszemy NDA, rozmawiamy z nim, później podpisujemy taką drugą umowę, która jest już bardzo znacząca dla nas, czyli MTA, Material Transfer Agreement, która sprawia, że my wysyłamy materiały do testów u naszego partnera. Czasami to się dzieje właśnie za drobnymi opłatami, żeby pokryć nasze koszty wyprodukowania tych kilkunastu gramów związków chemicznych, a czasami bierzemy ten koszt na siebie. Następnie zaczyna się kilkunastomiesięczny proces testowania tych związków, czasami kilkudziesięciomiesięczny proces testowania tych związków i dopiero na końcu tego procesu pojawia się komercjalizacja czy realne przychody, które będziemy widzieć. Zatem odpowiadając odnośnie obecnych przychodów, one są absolutnie żadnym indykatorem tego, jak ta rzeczywistość będzie wyglądała w przyszłości. Jak mógłbym zasugerować patrzenie na Nautilukę z punktu widzenia inwestora, to proszę założyć te same gogle, które Państwo mają, obserwując spółki biotechowe i to, w jaki sposób one dochodzą do swojego rynku. Tam są badania kliniczne, badania in vivo i tak dalej, i tak dalej. Jestem ekspertem od biotechu, więc nie będę tych kroków przytaczał, ale tak jak w przypadku Nautiluki, to jest wielomiesięczny, kilkunasto czy kilkudziesięciomiesięczny proces i wyniki finansowe w trakcie tego procesu nijak się mają do potencjału zarobkowego spółki. Jasne. Na koniec chciałbym Ciebie jeszcze podpytać o to, czy inwestorzy mogą w 2022 roku, w tych kilku ostatnich miesiącach, spodziewać się jakichś kroków milowych, istotnych komunikatów ze strony spółki dotyczących właśnie samej działalności, czy ten rok już raczej będzie przebiegał spokojnie aż do końca grudnia? Mam nadzieję, że do końca roku jeszcze będziemy w stanie pochwalić się dwoma czy trzema ciekawymi komunikatami, które znowu postawią nas w nowej trajektorii, która sprawi, że inwestorzy będą w stanie znowu z dużo większym prawdopodobieństwem wyobrazić sobie sukces komercyjny Nautiluki już w niedługiej przyszłości. Odpowiadając krótko, tak, bardzo intensywnie pracujemy właśnie nad tymi krokami komercyjnymi. Procesy B+R i rozwoju technologii, one idą bardzo gładko i to już jest business as usual, a te kroki milowe właśnie wyobrażamy sobie, że największe poczynimy po tej stronie komercyjnej w najbliższych kwartałach czy miesiącach.
Jasne, ja tutaj próbowałem wyciągnąć jeszcze od Ciebie jak najwięcej informacji, chociaż no wszyscy doskonale wiemy, że od kiedy jesteś już spółką giełdową, to wszystkie komunikaty musicie właśnie jakby komunikować w formie SPI, w formie takich właśnie krótkich notatek dla inwestorów giełdowych, aby każdy o danej informacji dowiadywał się w tym samym czasie. Mateuszu, bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę i za Twój poświęcony czas. Ja również dziękuję serdecznie i zachęcam do śledzenia Noctiluki zarówno na LinkedInie czy na Facebooku, jak i odwiedzenia naszej strony internetowej noctiluka.eu. Miłego dnia!